tyle szajsu dźwigać, żeby zrobić zdjęcie jednego zimka. Masakra. Dzień dobry. Mam nadzieję, że nie będą Wam za bardzo przeszkadzać te nieszczęsne dźwięki, które są tutaj wszędzie dookoła, bo jesteśmy dosyć blisko ruchliwej drogi. Ale pomimo tego, że te auta tutaj jeżdżą często, gęsto i głośno, to jest to moje najlepsze miejsce na zimka. Dzisiaj mi się nie udało go sfotografować, ale dokładnie te przygotowania, które poczyniłem tutaj we wstępie, to co widzieliście, to w jaki sposób się rozkładam, jak się przygotowuję, jak ustawiam ten mój patyk, o tym wszystkim Wam zaraz opowiem, ale dokładnie w ten sposób fotografowałem go już tutaj kilka razy, więc dzisiaj nie wyszło, a szkoda, bo światło jest genialne, po prostu udało mi się też wstać rano, mam urlop, więc jest środek tygodnia, nie ma dużego ruchu, nie ma wędkarzy. I siedzę na krzesełku, które się zapada w tych kamieniach, więc będę coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Generalnie to, co widzieliście, to jest mój ulubiony sposób na zimka. Czyli przychodzę sobie wcześnie rano, używam monopoda do tego, żeby... Czekajcie, zaraz go Wam tu przyniosę. No, tak to wygląda. To jest piękny patyk, który wożę ze sobą w bagażniku cały czas. I na tym patyku mam nadzieję, że ten zimek jeszcze mi siądzie przed zimą, zanim to wszystko zrobić takie szare, ponure, bo teraz jak wychodzi słońce, to wszystko jest bardzo ładne, pomarańczowe, kolorowe. Cały myk polega na tym, jeżeli nie wiecie, jak fotografować zimorodka i dlaczego stawiam mu patyk, to zapraszam do mojego innego materiału, w którym od początku do końca tłumaczę dokładnie, co zrobić, jak znaleźć zimorodka i jak sprawić, żeby usiadł właśnie na takim patyku. Ale generalnie zasada jest bardzo prosta. Zimorodek, jak zobaczy nowy patyk w wodzie, to nie może się oprzeć, żeby spróbować z niego zapolować. Natomiast tutaj wygląda sytuacja troszeczkę inaczej. I ja mam kilka teorii, dlaczego on dzisiaj nie przyleciał. Pierwsza moja teoria jest taka, że ja jestem ubrany dzisiaj na zimowo nie bez powodu, bo temperatury 1 października dzisiaj zeszły w nocy do minus 1 stopnia u mnie, a rano jak tutaj przyszedłem, to było około 3 stopni tylko na plusie, więc jest zimno jak na październik i te temperatury przyszły nagle. Woda się ochłodziła, to jest zimna płynąca rzeka. Nie wiem, czy to jest mądra teoria. Nie mam pojęcia, czy zimorodki odczuwają temperaturę w podobny sposób jak ludzie, ale wydaje mi się, że on woli polować teraz w wodzie, która stoi. Tutaj po powodzi, jak widzieliście te wszystkie kamienie, woda naniosła dużo piachu, dużo kamieni i porobiły się takie zatoczki z ciepłą, stojącą wodą. I wydaje mi się, że jeżeli te zimki tylko mogą, to polują sobie właśnie w tej cieplejszej wodzie, bo podejrzewam, że tam też może jest więcej gatunków ryb jeszcze, które mogą w takiej cieplejszej wodzie pływać, a w tej zimnej już nie. Nie wiem, to jest taka moja głupia teoria, poprawcie mnie albo skorygujcie. No on dzisiaj obok tego patyka przelatywał, ale nie chciał na niego usiąść, a być może po prostu mnie widział. Może ja się za dużo kręciłem, może te statywy, ten aparat też, nie wiem, może czymś go odstraszyłem po prostu. Dwa razy za dużo mnie zobaczył, jak się kręcę obok tego patyka, może też byłem za blisko. No i widzicie, no nie zawsze się udaje, ale zdjęcia i filmy, które tutaj widzicie, to są zdjęcia i filmy dokładnie z tego samego miejsca, więc tak jakbym dzisiaj go tutaj sfotografował. Ja jeszcze dzisiaj za chwilę będę jechał na Pluszcza. Może uda mi się nagrać dzisiejszego Pluszcza też dla Was, chociaż jest całkowicie bezchmurne niebo i robi się coraz później, bo jest już po 8:00 i obawiam się, że ten Pluszcz, jak mi wyjdzie, będzie mocno prześwietlony. No ale mimo wszystko spróbuję go dla Was nagrać i porobić jakieś zdjęcia. Jeżeli zastanawiacie się, co ja tak niosłem w tych siatkach, w tym plecaku, dlaczego byłem obładowany jak Beduin, powód jest prosty, no po prostu. Fotelik, na którym krzesełko składane, na którym sobie siedzę, monopod, którego używam jako... Aha, ten monopod, właśnie, bo miałem Wam o monopodzie powiedzieć. O co chodzi z monopodem? Ten patyk ja mogę wbić zimkowi, tak? Mogę go wbić, żeby on sobie na niego usiadł. Ważne, żeby to był ładny patyk, on jest fajny, taki porośnięty mchem, więc ja go sobie zostawiłem i trzymam go w aucie, tak jak powiedziałem. Ale ciężko by mi było go wbić na środku rzeki, nie? Musiałbym ustawić jakąś konstrukcję z patyków, zbudować coś, co się nie zapadnie, a rano ja się spieszę, nie mam czasu, takie rzeczy. Plus rozstawienie jeszcze tego statywu, więc wykombinowałem. To jest tak w ogóle monopod z firmy Photopro.
Ja recenzję tego monopoda jeszcze Wam kiedyś tutaj gdzieś wrzucę. Jestem już spóźniony z tą recenzją, bo obiecałem im, że im zrecenzuję tego monopoda. Natomiast z nim temat jest taki, że nie za bardzo lubię fotografować z monopoda. Ale okazało się, że on się świetnie nadaje właśnie do tego, żeby trzymać mi ten patyk. I to jest mega wygodna konstrukcja, zobaczcie. Ja tutaj ten patyk sobie wsadzam i on jest stabilny. Stawiam to, przenoszę sobie, ustawiam pod odpowiednim kątem, tak jak mi pasuje. I bardzo super opcja na taki przenośny patyk dla zimorodka. Jest to bardzo wygodne. Myślę, że w zimie, jak będę gdzieś stawiał jakiś karnik, to też w ten sam sposób zamocuję tam patyk, bo no, super metoda. Ten patyk mogę sobie wymienić, on wchodzi mi fajnie tutaj w tą głowicę. Bardzo fajnie, że można pod jakimkolwiek kątem to ustawić. Wysokość też jest regulowana, tak? W końcu to monopod, uda mi się to regulować. O, zapadnę się zaraz. Dobra, nie pokażę Wam, bo spadnę z tego krzesełka. Moment, poprawię się. No, nawet jeżeli na tym monopodzie jest dosyć stabilny ten patyk, to w samej wodzie prąd wody, kamienie, grząski muł, piach, to powoduje, że on mimo wszystko może się delikatnie chwiać. Szczególnie, że wiecie, jak ten środek ciężkości jest złożony. Jeżeli monopod stoi tak, a ten patyk wystaje gdzieś na 1,5 metra sobie w drugą stronę, no to on się może chwiać. I jak widzieliście, ja też musiałem zakasać rękawy i troszeczkę kamieniami przykryć na dnie ten trójnóg tego monopoda, żeby mieć pewność, że jak coś jeszcze siądzie z impetem na ten patyk, to on nie poleci do wody i mi nie odpłynie. Ale i tak jest to 100 razy wygodniejsze, niż gdybym musiał tak samo kamieniami zabudować jakąś skomplikowaną konstrukcję w środku wody dla tego zimka. No, a poza tymi fantami, o których Wam już powiedziałem, to standardowo kamuflaż, jeden statyw, drugi statyw, czyli w sumie mam monopod, dwa statywy ze sobą, aparat do nagrywania, aparat do fotografowania, kamuflaż, siatkę maskującą. No trochę tego jest, dlatego idę obładowany jak beduin na taką wyprawę, ale opłaca się, bo uważam, że te zdjęcia, które tutaj idzie zrobić, mogą być naprawdę fajne, różnorodne. Szczególnie teraz, gdzie mamy trochę jeszcze tych drzew zielonych, mamy już te brzegi takie pomarańczowo-żółte. W samej wodzie to się też fajnie odbija, więc tutaj na upartego jest taka duża odległość, że ja pomimo tego, że odradzam zawsze fotografowanie w kierunku tafli wody pod kątem, żeby nie było widać, że to woda, to tutaj te drzewa, one tworzą, tu widzicie, jak to będziecie w stanie fajnie rozmyć, jak tak drzewa się odbijają w wodzie, o, to jeżeli uda się to całkowicie rozmyć, to w ogóle nie widać, że to jest woda. Ważne też, żeby nie było wiatru, no bo wtedy to faluje, ale jeżeli dokładnie tak jak teraz nie ma wiatru, to rozmyjecie sobie taką wodę i wtedy ona nie wygląda jak woda. Nie jest nudna, szara czy tam niebieska, tylko jest właśnie w takim zielonym kolorze i tworzy Wam fajne, rozmyte tło w ten sposób. Ja podjąłem jeszcze jedną próbę fotografowania zimorodka dzisiaj przed chwilą, już nie z tego fotelika, tylko tak jak widzieliście, rozłożyłem się dosłownie tutaj obok na brzegu i tutaj jestem pewny, prawie pewny, że on mnie nie widział, a mimo to dalej miał jakąś taką awersję do tego patyka, nie chciał na nim usiąść w ogóle. Więc nie wiem, z czego to dzisiaj wynikało. No był dzisiaj ewidentnie problem, bo wydaje mi się, że dużo rzeczy zrobiłem dobrze, przygotowałem się, a coś nie pykło. Zdarza się i tak. No będę jeszcze próbował, jutro na pewno tutaj przyjdę rano, bo tutaj za mną, dokładnie tu, gdzie się kończą te kamienie, tu o, rano siedziały czaple, ja je niestety spłoszyłem, ale jak przyjdę sobie tutaj w nocy, bo ja dzisiaj byłem tak już lekko przed wschodem, więc już świtało, było dosyć jasno, jak przyjdę sobie tutaj całkowicie w nocy, położę się parę metrów w tym kierunku, to może uda mi się, jeżeli będą podobne warunki do tego, co było dzisiaj, wykonać takie fajne poranne zdjęcia czapli we mgle. Trzymam kciuki, trzymajcie też kciuki, żeby się udało i żebym nie zaspał jutro, bo to mój ostatni dzień wolnego i no, przydałoby się jeszcze jakieś foty porobić. Mamy obecnie w ogóle taki sezon dziwny, że niby coś tam te ptaki ćwierkają, gdzieś jelenie jeszcze chodzą, daniele jeszcze nie chodzą, ale ciężko mi coś sfotografować ostatnio, więc kurczę, muszę sobie porządnie wychodzić te miejscówki. A tak swoją drogą, to zapomniałem Was zapytać w poprzednim odcinku odnośnie sowy. Czy mamy tutaj jakiegoś specjalistę od sów? Bo fotografowałem tego Urala i jeżeli jesteście w stanie mi odpowiedzieć w jakikolwiek sposób, to bardzo chętnie poczytam w komentarzu. O co chodzi z tym, że te sowy, że jedne są mega aktywne. Znaczy tak, mam dwa Urale. Jeden Ural jest totalnie cicho, nie jest aktywny, nie lata, nie przemieszcza się. Ciężko go w ogóle zauważyć teraz, w tym sezonie.
A dwa dni później idę na innego Urala, znajduję inną sowę i ta sowa już sobie lata z gałęzi na gałąź, w ogóle odzywa się co jakiś czas. Jest taka już bardziej aktywna jest w dzień po prostu. Od czego to zależy? Czy ten sezon w ogóle teraz to jest dobry sezon na sowy? Bo tak zastanawiam się po prostu. No dobra, słuchajcie moi drodzy, ja uciekam, jadę na tego pluszcza, jeżeli uda mi się go nagrać, to go tutaj zobaczycie. Jeżeli nie, to puszczę Wam jakieś filmy, których jeszcze na kanał nie wrzucałem, albo takie, które już wrzucałem, a niewiele osób je widziało, bo te filmy o pluszczu bardzo słabo się oglądały, więc wrzucę Wam na pewno jakieś zdjęcia jeszcze pluszcza, mam nadzieję, że nowe, świeżutkie, dzisiejsze. A tymczasem zbieram się, bo jakbyście widzieli, jak ja tutaj już siedzę przed Wami, żeby w pionie zachować tą twarz, tutaj tak siedzieć właśnie jak siedzę, to... Klęczę praktycznie na jednej nodze, już krzesełko jest tak przechylone. No, dosłownie opieram się prawym kolanem o ziemię, żeby zachować pion. Raz. Wiecie co? Jeszcze krótko Wam powiem o ustawieniach, bo to jest bardzo skomplikowana, trochę bardziej skomplikowana sprawa niż normalnie. Ze względu na to, że my jesteśmy w cieniu. Jak leżę, to ten patyk również stoi w cieniu. Dosłownie tak jak teraz mi widzicie. Moim tłem są te drzewa na drugim brzegu i przez to, kiedy ja fotografuję ten patyk, który stoi w cieniu, a za tym patykiem, za moim zimorodkiem, który powinien na nim usiąść, a nie usiadł, ale za tym zimorodkiem tło jest takie jasne, rozżarzone, to wypada tego zimorodka po prostu troszeczkę niedoświetlić. To znaczy, mamy bardzo kontrastującą scenę. Chcemy, żeby tło nie było absolutnie przepalone, więc ekspozycję zrzucamy mocno do dołu, na tyle do dołu, na ile tylko się da, żeby na zimorodku nie było czarnych punktów. Mogą być, nie wiem, oko może być delikatnie w cieniu, ogon, dziób, pióra mogą być mocno przycienione, może być bardzo ciemny ten zimorodek, ale ważne, żeby nie był całkowicie czarny, bo dzięki temu zachowamy szczegóły, w sensie jakieś tam bliki, bo tło jest i tak rozmyte, ale nie przepalimy go po prostu. Więc fotografując taką scenę, ja zawsze staram się i lubię, szczerze mówiąc, takie obrazki, bo dzięki temu, że my mamy tego zimorodka później niedoświetlonego, czy przyciemnionego, bo niedoświetlone sugeruje, że on jest jakoś źle wyeksponowany, no ale jest niedoświetlony, technicznie rzecz biorąc jest niedoświetlony, ale dzięki temu to tło nie jest prześwietlone. I teraz wrzucamy to koniecznie do obróbki i delikatnie przyciemniamy tło jeszcze bardziej i wyciągamy troszeczkę, zmniejszamy ten kontrast na samym zimorodku, podbijamy biele, podbijamy prześwietlenia na zimorodku, bo jeżeli on jest taki ciemny, tam też warto, żeby jakieś prześwietlenia się pojawiły na nim. Nie całkowicie białe prześwietlenia, ale elementy po prostu, które są światłami mocnymi, żeby podbić trochę do góry, żeby on się po prostu nam wyłonił z tej czerni, żeby było widać na nim więcej szczegółów. Ja to robię w ten sposób. Jeżeli sytuacja jest odwrotna, jeżeli ptak siedzi w słońcu, a tło jest w cieniu, to też mogą wyjść fajne zdjęcia, też Wam pokażę tutaj takie zdjęcie. Wtedy robimy dokładnie na odwrót. Tego ptaka, ptak jest w słońcu, czyli ptaka ściemniamy, tak? I wtedy tło wychodzi nam przez to. Zabieg ten sam, tylko w drugą stronę będziemy w edycji działać. Po prostu musiałem się trochę ogarnąć, żeby Wam nie pomieszać. Jeżeli ptak jest w słońcu, a tło jest w cieniu, to i tak można nie doświetlić całości, żeby z kolei ptaka nie prześwietlić. Zawsze robimy tak, żeby nie prześwietlić. To jest zasada numer jeden. Nie prześwietlamy. Lepiej z cieni wyciągnąć, niż z prześwietleń później ratować. Nie da się prześwietleń takich mocnych przepaleń całkowitych nie da się uratować. No i dzięki temu, że nie doświetlimy, to później tego ptaka mamy fajnego, szczegółowego, a tło najczęściej możemy wtedy zrobić całkowicie ciemne, całkiem czarne, bo tło nas nie obchodzi, w tle nie musimy mieć szczegółów i wtedy mamy zdjęcie w tej technice tak zwanej low key, czyli niski klucz, ciemny klucz, low key. Tak to wygląda i dokładnie w ten sposób było zdjęcie wykonane. Światło, słońce na tym pluszczu. Tło było całkowicie w cieniu, więc nie doświetliłem tego pluszcza, przez co tło zrobiło się jeszcze ciemniejsze, a ptak był odpowiednio naświetlony dzięki temu tak naprawdę. Więc ja to robię w ten sposób, tak wygląda moja metoda na fotografowanie takiej właśnie bardzo kontrastującej sceny, gdzie mamy i bardzo, bardzo jasne elementy, i bardzo, bardzo ciemne elementy. A taka sytuacja, o jakiej ja mówię, że albo jedno, że mamy dwa elementy tak naprawdę, tło i naszego modela. I jeżeli albo tło jest, jeżeli możemy podzielić
że tło będzie bardzo niedoświetlone, albo bardzo prześwietlone, albo model będzie bardzo, bardzo prześwietlony, albo bardzo niedoświetlony, to jest to dla mnie bardzo fajna sytuacja. Gorzej, jeżeli mamy więcej elementów i tworzy nam się tam już wtedy bałagan, wtedy jakieś kamienie są prześwietlone, model jest niedoświetlony, tło jest niedoświetlone, ale jakiś patyk jest prześwietlony. Wtedy jest ciężej sobie z tym poradzić, ale jeżeli mamy dwa elementy, jesteśmy w stanie te dwa elementy rozdzielić na prześwietlone i niedoświetlone, to bardzo fajnie można z tego wybrnąć później i te zdjęcia wyglądają bardzo fajnie, ale tutaj obróbka jest moim zdaniem niezbędna. Można to zrobić trochę bardziej, powiedzmy, mniej agresywnie można do tego podejść, jeżeli w założeniu nie będziemy edytować, ale jeżeli mamy tą edycję w planie, to można bardzo agresywnie niedoświetlić.